Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie na Speedrunie 60. Zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka, kolejnych wyzwań, kolejnych partii. 2142 przeciwnik, najwyższy chyba w tej serii. C4 i E5. Posunięcie G3. No dobrze, jak G3 to spróbujmy sobie zagrać F5, centralnie pionkiem do góry i skoczka wyprowadzimy. Więc tutaj sobie w ten sposób również można grać. Przeciwnik prawdopodobnie może zagrać D4. Skoczek C3 też jest jak najbardziej możliwe. Można tutaj grać na przykład przez G6, goniec G7. Ja lubię takie posunięcie. Goniec B4. Myślę, że już zaczynam troszeczkę kombinować się w tym momencie. Jest taki ruch skoczkiem. No to skoczek C6. Naturalnie, sobie zagrajmy. Oczywiście może być takie posunięcie. I od razu E4 wykorzystujemy to, że skoczek biały nie może wejść do centrum. Dlaczego by tego nie wykorzystać? To przecież jest proste, jak budowa cepa. Dobrze, i teraz taki ruch będzie możliwy, więc trzeba będzie tego skoczka zlikwidować na pewno. Jest na to teraz dobra szansa. Przeciwnik jakoś tak jakby zlekceważył według mnie. No oczywiście tutaj można sobie tędy przechodzić skoczkiem, długa to jest droga. Nie wiem, mi się bardziej podoba, tutaj od razu tego skoczka plaśniemy, żeby on na D5 nie wskoczył. I szybko zrobimy roszadę i myślę, że po posunięciu D6 będziemy tutaj zadowoleni. Okej, okay, w w przylotie nie wchodzi w grę, nie chcę otwierać gońca. Zastanawiam się nad tym ruchem D5, ale otworzę mu pionki. Nie, D6. Gramy na spokojnie D6. Tutaj trzeba już przyjąć taką taktykę troszeczkę strategiczną. Oczywiście białe myślę, że nie mają złej pozycji. Ale szukamy teraz słabości, na które możemy polować. Czyli posunięcie, czyli pionek C4, sorry. Więc skoczek A5 bardzo mi się podoba i tutaj od razu sobie tym skoczkiem zagramy. Potem jest B6 podparcie, goniec A6, goniec E6 z taką prowokacją D5. Te pionki już się uformują w sposób prosty, więc będzie można je fajnie atakować. Ale widzę, że przeciwnik ma inne plany, więc w tym wypadku posunięcie D5. No taki ruch straszny nie jest, bo tu się zawsze to wybije. Wie, że F7, wieża E8. Bardziej chyba chodzi o to, żeby on pionka nie stracił skoczek. Naprawdę zagrałeś tutaj? Można by rozważyć jeszcze nawet bicie w sumie, ale to może być bardzo nonszalanckie. Zastanawiam się, czy tutaj czy tutaj. Jest to jakaś wielka różnica. Szczerze mówiąc, to nie wiem na ten moment. Raczej naturalna wieża E8. Bicie jak najbardziej i bicie tutaj końcem. Goniec, bo koniec. Po koniec chcę przejść na A6. Tutaj musimy chyba zaatakować tego gońca skoczkiem. Pilnujemy przy okazji pola E3. Możliwe, że taki ruch jest możliwy, ale nie chciałbym otwierać tego gońca. Pytanie, czy jest to jakieś szkodliwe. Możliwe, że goniec wróci na C1. Raczej na C5 nie, bo zostanie tu pląbkę i tam. Zobaczcie, gramy czarnymi, mamy, mamy centrum. E, jedyny mankament, jaki widzę, to goniec B7, który e, strzela w swoje białe pionki. Pionki na, ustawionych na białych polach. Ale... Mm, ale jest dobrze chyba. Tak, tak. Przeciwnik będzie kontynuował tutaj taką e, opcję. E3. Ten ruch mnie bardzo kusi mimo wszystko, żeby tak zagrać i tam się przyczaić. Tylko... Mm, nie no, chyba nie. Chyba nie. Zagrajmy sobie tak. Jeżeli on mnie zaatakuje, to zagram tak i ja go będę mógł zaatakować A5. Już tu się zaczyna kombinowanie. Już sobie strzelam w E2. I właśnie w takich momentach szukam figury najsłabiej ustawionej i próbuję ją poprawić. Tak, wieża E1, już się zaczyna tutaj przeciwnik lepiej ustawiać. Wydaje mi się, że prosty ruch wieża B8. Szukam dla swojej wieży dobrego tutaj działania, dobrej gry. Jeszcze tak. Co? A to mnie bardzo zdziwił takim ruchem. Bardzo. Muszę powiedzieć, że bardzo mnie zdziwił. Nie rozumiem tego posunięcia kompletnie. Hetman D7 i może pogramy sobie z tamtej strony. Tak, no chcesz mnie tutaj załatwić. Jasne, ale to białe pola będą ci trzeszczały w szwach. Eee, no dobra. Taki ruch będę chciał ze za zagrać. Wiecie co? Zagram mu posunięcie takie. Zmylające. W ogóle będę chciał, żeby on mi zbił. Ja odbiję i potem f4, i będę chciał tym Hetmanem wlecieć i skoczkiem. A pionek już może się przydać do ataku. Więc, dlaczego nie wykorzystać ataku z drugiej strony w tym wypadku? No, goniec zagrał tutaj. Jasne. Chcę wziąć pionka. Ten pionek jest mało istotny. W ogóle sobie go oleję i zagram od razu h4. Znaczy, mógłbym go obronić. Jasne. Jak ktoś się boi grać bez materiału. Ale ja wolę sobie go przytrzymać. No, ja wolę sobie oddać mieć to z głowy. Ha, tutaj zagrałeś. Dobra. Ma to sens. Jednego pionka zbiję. Zawsze jeden pionek od obrony jest wymieniony. I teraz pytanie: czy nie zasunąć takiego ruchu? Może to być ryzyko, ale myślę, że inaczej. Zagrajmy tak. Tak, i wieża będzie chciała wejść. Trochę to wolno trwa, może tędy, tędy. Wolno, ale może i skutecznie. Oczywiście wymiany tutaj do końca y, nie są dla nas jakąś tragedią. Wieża E6 y, też fajnie będzie działać. Powieża B1. sobie po prostu uciekniemy wieżą. Hetman i wszystkie działa, lecą na króla. Pionek A7 jest nieistotny. Nie ma na to czasu, według mojej oceny, żeby go, y, żeby go bronić, co nie? Zbliżamy się niebezpiecznym krokiem. Słuchajcie, już do, do rankingu 2000. Przypominam, że zaczynaliśmy z rankingu 1000. Chyba do tej pory jest jedna porażka, jak dobrze pamiętam. Dobrze, mm. mój drogi przyjacielu. Zbiłeś. No, oczywiście zbicie gońcem. Pionkiem nie wchodzi w grę absolutnie próba wymiany gońców. No i teraz król nie ma obrońcy. trzeba będzie szybko zagrać bardzo szybko jakiś no, ruch F4 taki standardowy, może nawet skoczek D5. Wygląda ciekawie. No, zobaczymy, jeszcze zależy, co on zrobi. On w ogóle jest też, zobaczcie, jego figurki kompletnie nie grają. Pytanie, czy bić no, raczej nie. Raczej nie. Zagram tak, wygląda to dziwnie, ale na początek bronię pionka. Moim celem nie jest obronienie tego pionka na siłę, ale przytrzymanie wieży po prostu na linii 8. I zaraz skoczek wlatuje tu, albo Hetman po prostu wlatuje. On tutaj. Tak, chyba Hetman musi wlecieć na pole F7. Dosyć chyba proste założenie, chociaż właśnie jak wieża E6 by nie stała, to szybkie tutaj. Nie, no ale dobra. Oddawanie pionków to już konkretnie by trzeba liczyć. Tak, tak, zobaczcie, on ucieka tym królem bardzo szybko. No dobra, niech będzie tak, bo też mogę zagrać tutaj. I krusze przejdzie tu. No, w bezpieczną przystań, niby, ale co to za bezpie bezpieczna przystań. Tam Hetman na F3 skoczek na G4. Prosta rzecz. No i w innym przypadku gram tutaj już. On musi tym królem iść. Wyczuł zagrożenie. Wyczuł zagrożenie zdecydowanie. No, i co dalej, mój drogi przyjacielu? No myśli. No i jeżeli tu. No to raczej szach. Król D2, Hetman F3, że E2, tu. Jakaś twarda obrona, to tędy. Może przełom. chociaż nie wiem, czy on coś daje. A może najpierw tak, bo to nie pozwala zagranie królowi tutaj. Aha, nie pozwalasz mi wejść teraz hetmanem, no słusznie. Dobra, wieża ma szeroki wachlarz, więc zagramy sobie tutaj i atakujemy pionka na, na wstępie. No, pozycja naprawdę ciekawa. Niestandardowa. Teraz mam możliwość wymiany tutaj jednej wieży. W sumie to może być niezłe. Yy, tak, A3, czyli się tu obroniłeś. No dobra, aktywność kolejnej wieży jest ważna. No musimy chyba w ten sposób. Nawet słuchajcie, jak dojdzie do końcówki. Znaczy, ja w tej końcówce jestem lepszy. Mówię tu o końcówce skoczek na gońca. Jak pionek by nie był zbity na A7, to myślę, że tak, ale wygrywać ciężko by było, ale myślę, że możliwe byłaby wygrana. Możliwe, że to by była wygrana. Bo białe nie mają nic, żadnej kontry, tylko ruchy w miejscu. Sorry. Sorry, 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 zadziewanko. Późna pora. Um, A tu już takie gdybanie: na razie są jeszcze ciężkie figury. Przy jednej wymianie. Okej, nie chcesz wymieniać. To jest. To jest tak. Bo tu się zastanawiam. Hmm. No dobra, chyba się nie ma co zastanawiać. Wieża ruszyła tutaj. Moim planem jest zagranie Hetmanem w wtragnięcie tam. Gdzie pionkiem. Czy ten pionek mógłby być tutaj? Very interesting. O. Taki ruch ci zagramy. Niespodzianka. W ogóle taki ruch teraz mi do głowy wpadł. Wieża B3. I tu mruzimy wieżę, bo jak zbiję to ja będę miał silnego pionka. Za cenę tego myślę, że nie ma tutaj znaczenia. Ym, I Hetman tędy może sobie wlecieć. No i może być dobrze. Moja, moja ocena w głowie jest tutaj bardzo Chyba dobra na moją korzyść. No i teraz mam chyba świetny ruch. Hetman na B5. Wymuszam bicie niemalże, bo inaczej wchodzę w wieżą. A jak bicie, to tu z szachem, I on ma wielki problem. Potem B2 i, o, i Hetman B3 miazga. I skoczka przerzucić i koniec partii. Ale zablokował się ptaszek. No, to było dobre. Muszę teraz poszukać jakiegoś cichego ruchu. Lepiej tak i tak. Ciągle mi brakuje na to czasu. Yy, to był dobry ruch. Yy, nie widziałem go, przyznam się szczerze. Dobra, na razie tak. Czyli sobie tutaj króla sobie troszeczkę przywrócę, potrzymam go w cuk cwangu. Aha, tutaj chcesz. No dobra, tak i tak. Jak zbijesz, to zbiję. I idę sobie tędy. Maksymalnie na króla. No presję trzeba już wywierać na przeciwniku. On teraz y, też ma mało czasu. Fakt broni się nieźle. Twardo w miarę, ale myślę, że po białych polach to już powinniśmy go smyrnąć. Święte, idą kudły trzeba obciąć, słuchajcie. Żeby jako tako wyglądać, co nie. Dobra. Co tu mamy? Wielki błąd. Bicie tu, bicie tu, bicie tu i bicie tu i matujemy. Panie kolego. Szałka. Podstawka, podstawka. Podstawka, mój drogi przyjacielu. Podstawka, ale. Nie w tej kolejności, może. Ale nie, to jest ok. Dobra. Mm, dajmy tutaj szacha. Musi być wygrana. Tylko może już teraz nie jest. O, No właśnie, koniec gry słuchajcie. Przecież tutaj jest mat w dwóch ruchach. Podstawił przeciwnik. A co by było, jakby zagrał na G1. Jaki tu jest plan działania? Tak. Tak. Herman D3 taki ruch pokazuje przeciwnik czy komputer, żeby wejść z skoczkiem. Sprytne. To no tak, bo tu nawet hetman nie ma jak ruszać. Na przykład taki ruch. Ma do 20 posunięciach. Tak. Jak tak, to no tak. No tak, skoczek z hetmanem robił tutaj robotę. Piękne siatki motowe. No dobra. Partia długa, ale myślę, że wartościowa. Lecimy sobie dalej z kolejnym przeciwnikiem. Ranking 2000 przekroczony. Ach, królem, nie gramy. E4 i C5. No to nie są moje debiuty, ale dla potrzeb speedrana gramy. I koniec B5. Tutaj wybijemy sobie na C6. A tak, Rosolimo. H3. Może jeszcze nie. Może Roszada. H3. Tak, żeby nie było gońca. Okej, okay, i chyba D3 z planem tutaj. Mi się podobają te manewry białymi. Ja rozumiem, że przeciwnik też wie o co chodzi. I A4, łapiemy tutaj dużo przestrzeni na skrzydle, koniecznie. Koniec E3 może. Dlatego piątka. No tak, skoczek A3, skoczek C4 i tu będziemy sobie spoglądać. A5 sprowokowało to, że punkt B, B6 jest słaby. I koniec E3 naturalnie. I tutaj mam fajne manewry. Eee, skoczek na. Skoczek właśnie na D2, skoczek na B3. Najpierw zagram tak, żeby przypilnować pola B6. I potem gram tu i zdobywam pionka. Myślę, że to będzie proste. Wszystko tempo w tempo E6 w ogóle ruch A, bo on chciał tu skoczkę przerzucić. No, czarny mi trzeba uważać, żeby się nie wplątać. Aha, tu jeszcze tak sprytnie pograłeś. Ale nie, no mam też ruch stępem, bo jeżeli zbicie tutaj, to jest zbicie tutaj. I tutaj, i tutaj po prostu. No, i mam bicie stępem, pionka. Sprawa prosta, i zaraz, bo jak zbiję tam, mi tu, ja tu. To zgubiłem chyba materiał, co nie? Trzeba skorzystać z tego i zbijać materiał. To no pewnie, że tak. Jakoś więcej. Niezmiednino Frosolimo, to Variation. Sicilian Defense. Fajne są te nazwy. Tych debiutów różnych, naprawdę. No, i chyba mamy gościa. Dosyć szybko, dosyć szybko to poszło. W sensie mówię tu nie o partii końcu, tylko o zdobyciu materiału. No, bitka, bitka jest potrzebna. No i chyba tak próbujemy wymienić Hetman. Ja wiem, że stawiam sobie słabość tutaj na D3, ale przy tak zredukowanym materiale, no właśnie, on raczej nie wybije tego. I tutaj sobie zagramy wieżą, i tam będę chciał zagrać. Jeszcze mi na to nie pozwalasz. No to tak, z planem takim, albo wzięcie pionka. No więc tutaj myślę, że prosto jest grać. No B6, tak? Jeszcze możesz, ale to wtedy zdwojamy po prostu wieżę. Tak czy tak ją zdwoić? Może troszkę wyżej ją zdwoję. No i skoczek troszkę nie ma teraz gry, ale zawsze będę mógł go przerzucić. Mamy na to czas. Najpierw zdwojam wieżę, żeby się tam wbić. Tyle, jego figury są zdekoordynowane, więc y, jesteś mój, mój przyjacielu. Nawet po takim ruchu można sobie chyba olać pionka, zostawić go. Można oczywiście zbić, ale raczej tutaj. Jak on zbija, to idziemy tam i po prostu tam jest masakra. O, wymiana. No to wymiana jak najbardziej. Szachem. Okej. Okay. No i tutaj prosta sprawa: chcę wejść Hetmanem, a jeżeli on zagra tutaj, to mam wejście tutaj z wygraną. No i wchodzimy bezczelnie na tyły przeciwnika, odcinając mu tutaj dostęp do tlenu. Zobaczcie, co się dzieje. Grozi ruch Hetmanem. No i zdobywamy materiał. Aha, tutaj masz ruch jeszcze. Sorry. Jeszcze nie zdobywamy materiału. Pośpieszyłem się z tą opinią. Muszę zagrać w takim razie tutaj, żeby Hetmanem przejść z drugiej strony, może nie na G8. Skoczek się jakoś obronił. Jak zagrasz tu. Ja wierzę D2 z obroną. Tak muszę. Ty zbijesz pionka. ja wtedy wejdę. Aha, tu mnie atakujesz. Fiu, 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 fiu. Za szybko zagrałem jednak. E, dobra, zastanawiam się, czy taki ruch teraz nie działa. Zbije, ja zbiję. Może nie działać. Ale mogę nie mieć wyjścia. To moja wieża ma problemy teraz. I to ogromne. Bo jak zagram tu, to on mi zbije tu, ale jaja. Ojej, no dobra. Mm, trzeba rozważyć chyba ten ruch. Mm, za szybko pograłem zbyt y, nierozważnie. Bicie tu i się to wszystko wyrównuje. On nawet jest trochę wyżej. Król gdzieś tam. On zbije. Kwestia, czy dostanę wiecznego szacha. A, bo koniec będzie wchodził. Dobra, muszę chyba tak zagrać. Nie mam wyjścia. Bardzo niechętnie. A, poczekajcie, bo jeszcze mam bitkę tutaj z Tempem. Tylko, że on będzie miał taki ruch. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Aha czy ja nie mogę tu teraz Zbije tu On Zbije tu. Ja tu, on tu i Hetmanówka, moja wygrana będziesz, przypionek. ciekawe. No na pewno rozważa tutaj um, bicie na C2. Ewentualnie ruch końcem też ma sporo sensu. No jego aktywność się zrobiła teraz spora. Będę musiał zbić tu, on mi zbije tu. Skoczek będzie miał problem. Goniec tu, ja tu, on tu, ja tu. On będzie musiał zbić. Coś z szachem, coś tutaj. Nie wygląda to dobrze, tak patrząc dosyć intuicyjnie, bo ciężko mi jest policzyć to wszystko, bardzo dokładnie ocenić pozycję, bo jest skomplikowana. Stąd też jego namysł pewnie duży. Tak, Gonie f 4 to jest dobre posunięcie według mnie. Hetman 7, dobra. Muszę tak zagrać, no nie ma się nad czym zastanawiać. Jeżeli on tu, może też tutaj bicie, ale to raczej strata tempa. Po prostu będzie wybicie tutaj gońca. To nie mam wyjścia. Muszę G3. Też król musi mieć furtkę. No, skoczek stoi niefortunnie. skoczek by stał na C3, słuchajcie, to jest zero problemów, nie? No, muszę to wybić. On będzie musiał wybić. A to może być dobrze. Tutaj, tu i tu. Dobra, wybijamy. A to jest OK. To wyszło całkiem dobrze, to chyba ja jestem teraz y, z przodu, że tak się wyrażę. On może zbić tu, to się trzyma. Zbijam tu i ciągle z szachem i zostają trzy pionki. Dobra, to jest dobrze. To jest dobrze. Drodzy widzowie. No i czas mu ucieka. E, w pionkach jest tak. Mam 6, on ma 5 i jeszcze mu atakuje stępem i z szachem. Bicie tu, tu. Nie, tu jest OK. Tu jest OK. Jeden szach może oczywiście nastąpić. Wtedy król idzie tu lub nie chyba na G2. G2. Trzymać trzeba pionka. Z kolei headman zagra na e6, to f5. I tutaj się przykleiłem do pionka i po prostu zasuwam sobie tym. Sprawa prosta. Długo myślał nad tym ruchem. No dobra, bić z szachem muszę. Tak, bo jak ja zbiję tu, to on tutaj, więc... Najpierw dajmy szacha. Przykleimy się też do tego i tym będę uciekał. Ten jest nieistotny aż tak bardzo. Tym też jest kontrolowany. Zesłonił się! On policzył to dobrze. Możliwe, że tu trzeba dać szacha. Tutaj, tutaj. Czekajcie tutaj 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 z powrotem szach bicie 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 tu 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 nie no to jestem w plecy. Nie zaraz. Tu tu. Tu bicie bicie tu. Tu on przejdzie tu 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 tu. tu. Pionek. Hmm. nie. Jeszcze jest taka opcja. Zesuwanie pionkiem, chociaż nie no. Dobra, szach damy. Tu bronimy dwóch pionków. Jeżeli on się zasłoni, to możliwe, że to wygrywa. Nie zasłonił się. I podchodzę królem, żeby król też był aktywny. Im bardziej aktywny król, tym lepiej. Tu w tym wypadku dwa pionki są bronione. E, Okej, okay, tu mnie właśnie atakujesz. No wybić muszę raczej. I po prostu zasuwam sobie królem. Te pionki aż tak daleko nie uciekają. A opcja wzięcia kolejnego jest atrakcyjna. Tam się przerzucić można w pewnym momencie. No hetmanówki nie są proste. Szach grozi to wzięcie tu, wzięcie tu. I będziemy kombinować. Okej. Okay. Eee, tu mi atakujesz. Tak sobie zagrajmy, bo możliwe, że szacha, wtedy ja zbiję tu. E, a jak tutaj to wybicie wybicie. Dobra. I Hetman A7. Zapionka. Jakaś tam kontrola. Grozi szach. Grozi wzięcie. Możliwe, że szach. Ja biję. On bije. Ha, no to spoko. Jeden szach, żeby tego króla odciągnąć. No, i trzeba zbić pionka. I mamy dwa pionki w Hetmanówce. Wieczny szach raczej nie grozi. Tutaj powinno być dobrze. Dużo, dużo jeszcze na pewno gry, dużo dużo jeszcze możliwości, ale dwa pionki więcej muszą dawać radę w takich pozycjach. Tu trzeba zagrać tak, żeby czarne. O, nie dały szacha. Same nie dały szacha, więc spoko. Dobra, szach. Jak, jak, jak zrobimy jakieś schodki szachowe. Tak, żeby się tu gdzieś przestawić. Dosyć szybko. Ok. I poddał. No tak, słuchajcie, tutaj wygrane jest zdecydowanie. Potem E5 można i tak dalej. Dobra, moi drodzy, to by było na dzisiaj tyle. Dzięki serdeczne. 2000 przekroczone. Pamiętajcie o Lidze w środę o 20.00. Linki macie zawsze pod każdym filmem w opisie. Klub Pan Szachuś na Liczesie. Nagrody są w tej lidze. Gramy do połowy grudnia. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.